A wspominamy dzisiaj w liturgii Kościoła świętego Bonaventurę, który urodził się około 1217 roku, a zmarł w 1274. Studiował filozofię i teologię. W 1253 roku został profesorem w szkole franciszkańskiej w Paryżu, a następnie wybrano go na generała zakonu franciszkańskiego. Był człowiekiem uzdolnionym intelektualnie i zjednoczonym z Chrystusem. Prowadził gorliwe życie modlitewne. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Pewnego razu Jezus przechodził w szabat pośród zbóż. Uczniowie Jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść ziarna. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: oto Twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A On im odpowiedział: czy nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy poczuł głód, on i jego towarzysze, jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść ani jemu, ani jego towarzyszom, lecz tylko kapłanom? Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych, albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. W obliczu grożącego światu głodu, gdy tak wielu ludzi dzisiaj zagrożonych jest tym, że rzeczywiście nie mają co jeść, warto spojrzeć na słowa dzisiejszej Ewangelii. Gdy oto faryzeusze potępiają tych, którzy szli za Chrystusem, służyli Chrystusowi, głosili Słowo Boże, byli świadkami wiary i byli ludźmi z krwi i kości, dlatego odczuli głód. Po długiej podróży, po nauczaniu. I dlatego zerwali kilka kłosów, by zaspokoić ten podstawowy głód. Stało się to pretekstem do oskarżenia Jezusa i Jego uczniów. Jezus mówi, że są takie sytuacje, gdzie nie tylko warto te kłosy zebrać, ale po to one są, żeby zaspokoiły głód człowieka. Jednakże temat dzisiejszej Ewangelii idzie dalej. To wszystko działo się w szabat. Zobaczmy faryzeusze, ludzie, którzy świetnie znali Pismo Święte, znali prawo żydowskie, również to prawo osadzone na religijności człowieka. Postępują w taki sposób, że chcąc zachować ścisłą literę prawa, przestają widzieć i Boga, Jezusa, i przestają widzieć drugiego człowieka, nad którym należy się pochylić. Jezus dzisiaj nam, zgromadzonym na tej mszy świętej, mówi o tym, że można religijność wypaczyć. W religijności, w postawach religijnych można zatracić sprzed oczu i Pana Boga, i drugiego człowieka, wymyśleć jakieś swoje zasady, reguły po to, żeby je spełnić nie z miłości do Boga i drugiego człowieka, ale z egoizmu, z tego, żeby sobie udowodnić, że ja zachowuję jakieś prawo. To jest niezmiernie ważne, dlatego że tak ukształtowany człowiek może wchodzić w sytuacje, które z prawdziwą wiarą nie mają nic wspólnego.
Kiedyś w szabat chodziłem sobie po ulicach Jerozolimy z moim kolegą, który tam mieszkał. I gdy zbliżał się wieczór, gdy miał zacząć obowiązywać szabat, zobaczyłem małego chłopca, który jechał rowerem. Na kierownicy miał dwie duże siatki, z których wystawała żywność. I nagle zaczął tak się spieszyć, że aż się przewrócił na tym rowerze, podniósł się i tak biegł dalej. Zapytałem, co się dzieje, dlaczego ten chłopiec tak się spieszy? Ów przyjaciel mojej podróży po uliczkach jerozolimskich mówił, ten chłopiec się spieszy, bo za chwilę będzie godzina szabatu i będzie musiał zostawić ten rower, zakupy i nie będą mieli w domu co jeść. I tak sobie pomyślałem, do czego może doprowadzić źle pojęta religijność? A przecież to się działo kilka lat temu w Jerozolimie. Cóż się zmieniło od czasów Pana Jezusa? Moglibyśmy powiedzieć, dobrze, to dotyczy tamtej miejscowości, Jerozolimy. Nieprawda. Tutaj w Lublinie, w naszej parafii, w tej świątyni, tak samo nam grozi to, że będziemy faryzeuszami, którzy jakieś swoje prawo zachowają, nawet nie zawsze prawo Kościoła, po to, żeby nakarmić swój egoizm. Przed tym Jezus nas dzisiaj bardzo mocno przestrzega, przypominając podczas tej mszy świętej, tu jest coś większego niż świątynia. Tu jest sam żywy Jezus Chrystus. Gdybyście zrozumieli, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, niech potępialibyście niewinnych, albowiem Syn Człowieczy jest Panem Szabatu, a Szabat jest po to, by uwielbić Boga i ukazać miłość do bliźniego. Amen.